Witam serdecznie. Ze względu na to, że koncepcja się trochę zmieniła, bo mały słoik, to zmieniłem trochę rozwiązanie szycia moich poduszek. No ja to jestem taki, kto inny może by nie wiadomo co przemyślał przez tydzień, dwa. Te pszczoły to by mogły zacząć latać, a on dopiero by rozkminił to, że tam cokolwiek włożyć do tych uli. Tamte moje wcześniejsze poduszki to po prostu robią, że długie, nie takie jak worek. No ale ja miałem rozkminę, że będzie tam duży słój, tak? Jeszcze. A teraz właśnie wpadłem na to, że no wiadomo, później mogę tu używać zamiast mojej tej maty, co szyję pod daszek. A to swoją uwypukłością pasuje idealnie w ten korpus. I mam tu, one są trochę różne, jedne są większe, mniejsze, ale staram się tak mniej więcej, że zrobić są plus, minus, nie? Jakoś. No i tak, i jest taka poduszeczka, ona pasuje w korpus wielkopolski elegancko. Prawda? I mogę później użyć jako poddaszek. Nie? I normalnie jest podusia. Uważam do ogródka czy coś, żeby mieć pod dupkę i tak dalej, i tak dalej. Rewelacja na ryby, żeby było pod dupkę cieplutko. Rewelacja, słuchajcie. Ja uważam, że jak takie coś będzie leżeć w ulu, takie coś będzie w ulu, to będzie tak pachnieć tymi pszczołami tak ładnie, z czasem, to jakby ktoś przyjechał i w namiocie i na tych poduszkach, rewelacja. No. Pachniałoby pszczołami w namiocie całą noc na pewno, nie? Na takich właśnie tych poduszkach uważam, że super rzecz, już ich tu kilka naszyłem, zostało mi jeszcze te 3-4 worki, tak? I szyję po prostu takie szycie wzdłużne, tak? Zwykłe, proste szycie. Tu jeszcze coś pojechałem, tak? Tak, bo tak był rozcięty, z drugiej strony to już uważam, że nie ma znaczenia, prawda? O, tu jest taka poduszka. I to wszystko elegancko zaprezentujemy. Mieści się w jakoś w korpusie, słuchajcie, wielkopolskim, tak? Żeby nie było, że ktoś będzie się bał coś takiego robić, bo mu coś nie wyjdzie. Ja uważam, że wybitnie, wybitnie prosta rzecz. O, mamy ten nasz korpus i mamy, nie? Taką poduszkę, tą, co przed chwilą miałem w rękach, tak? Wkładamy ją teraz, ona tutaj nam ładnie wchodzi, tak? Elegancko wchodzi. Elegancko. Lepiej nie ma... To lepiej nie może być. Bez kitu. Jak tam będzie mały słoiczek pod spodem, że ten, nie, taki, to no wiadomo, nie, ta poduszka trochę tam w środku się przygniecie i tu. Jeszcze mam tą matę, co ten, i tu ją dołożę na, nie, co jest wewnątrz korpusowa mata moja wielkopolska. I baja, tak, i uważam, że takie słoiczki, super. I ta poduszka też, nie, i później... Później, a jak już mamy u góry, że u góry, to znowu możemy sobie położyć to na poddaszek, tak? I rewelacja, słuchajcie, naprawdę jestem zadowolony. Na tym jeszcze będzie oczywiście daszek jakiś mój, więc to będzie tworzyć, że on przygniecie, to się zrobi kostką taką, to się uklepiesz czasem. Ja to w tej chwili rozdeptałem nogami, ile wlezie. Tak, uważam, że można wtedy tutaj nawet dość dużo takiego syfu trzcinowego, jak ja mam napchać. I później jak to się ugniecie, to widać jest, nie? Po prostu będzie nawet trochę grubsza. I super, nie? Żeby trzeba tyle, ile napchać, ja wiem, ta trzcina, bo przez to, że nie jest miałka, to ona pomiędzy siebie tu jest jakoś splątana i wtedy to się trzyma, że jako tak, nie? A trocinie nam się wtedy zsypują jakoś, czy coś. No, by trzeba było przeszywać jak pierzynę, żeby robić. No, ale to nie ma sensu. A takie coś jest bardzo proste, uważam, że bardzo funkcjonalne i właśnie nie tylko do pszczół, tylko do różnych, najróżniejszych rzeczy. Uważam, że super rzecz, żeby po prostu usiąść, tak? Uważam także, że jeśli ktoś coś ma dziurę w domu i tak dalej, to kilka takich poduch i zapchnąć coś gdzieś i też by to utrzymało ciepło, nie? Więc to można na najróżniejsze sposoby używać. Uważam, że to będzie trzymać, tylko że właśnie na te myszy będzie gorsze, nie? Ale ogólnie, jeśli chodzi o prostotę wykonania, szybkość wykonania, to można zrobić na balkonie. A tych śmieci, to od razu jechać gdzieś i można sobie narwać z trzciny czy tak dalej, nie? Napchać do tych worków, a później już w domu to wszystko uformować i tak dalej, więc no, dla chcącego nic trudnego, tak? I to było to wszystko, życzę miłego dnia. Chciałem przedstawić, że koncepcja worków się zmieniła i uważam, że no na chwilę obecną, no to jak sami widzicie, nie? U mnie na kanale coś
się z czasem, jakby udoskonala w trakcie, kiedy to robię. Nie, bo wpada na pewne pomysły w międzyczasie i to wychodzi i tak dalej. Mam szansę to robić, bo to robię, nie? Rozkminić, bo to robię. I właśnie to mi pozwala, że już wydaje mi się, że więcej na moje potrzeby z tej poduszki no nie wiem, co jeszcze wycisnąć z niej, nie? Żeby była jeszcze lepsza jakoś, niesamowicie, nie wiem, nie wiem. By można było jeszcze ją poszyć, że tu coś, nie? Przeszyć po środku, tak. To jeszcze by się lepiej tu trzymało, ale uważam, że mi na tym na razie nie zależy. Później to po prostu będzie uklepane, nie? To się uklepnie. Naprawdę. No nie wiem. Życzę wszystkim miłego dnia i miłej pracy z gadżetami pszczelarskimi.